wieczór mgła jeszcze zgęskniała. Hamisz zdołał rozpoznać kilka osób zgromadzonych pod komisariatem. Udało mu się po cichu przedostać się do tylnego wyjścia, bo mgła tłumiła także dźwięki. Posterunkowy usmażył sobie na kolację kilka śledzi i postawił przed tą serem miskę pełną Marvel Dog, nowej psiej karmy, którą dostał w prezencie. Na wypróbowanie z lokalnego sklepu. Towser zjadł troszeczkę, po czym popiskując zaczął dreptać po kuchni. – Nie dramatyzuj – powiedział Hamisz. – Wiesz, że mam dla ciebie trochę wątróbki na wypadek, gdyby nie smakował ci Marvel Dog. Siedź grzecznie, nim nie skończą gotować. Czuł się odprężony i spokojny, kiedy dotarł do domu, ale w chwili, gdy podniósł ciężką patelnię, Towser lubił wątróbkę średnio wysmażoną. Ogarnął go nagły smutek. Czy tak właśnie ma wyglądać jego przyszłość? Wieczorne pogawędki z rozpieszczonym kundlem? Nagle ktoś krótko i mocno zapukał do drzwi. Hamisz zawahał się. Zaczął się zastanawiać, czy to przypadkiem nie jego krewny, Rory Grant, który pracował w Londynie dla Daily Chronicle. Mógł on zostać wysłany, aby zająć się sprawą morderstwa w Lodiub. Rory powinien jednak uprzedzić go telefonem o swoim przyjeździe. Zresztą chłopcy z Fleet Street pewnie jeszcze nie zdążyli tu dotrzeć, chyba że Blair przekazał informację bardzo szybko i niektórym udało się już przylecieć z Londynu. Posterunkowy postawił patelnię na gazie i wrzucił na nią wątróbkę, po czym ostrożnie podszedł do drzwi. Odsłonił koronkową firankę w okienku. W zamglonym półmroku widział ostro rysującą się sylwetkę detektywa Jimmy'ego Andersona, podwładnego Blaira. Przeklinając własną ciekawość, otworzył drzwi. Wejdź szybko, powiedział Hamisz. Staram się uniknąć prasy. Od Blaira dostali tylko krótkie oświadczenie, powiedział Anderson. Jednak ludzie ze Strathbane przekazali lokalnej prasie obszerniejsze informacje na temat morderstwa. Dzwonili też na Fleet Street. Szkocka telewizja jest tu już. Podobnie jak wszystkie szkockie dzienniki. Pomyślałbyś, że to pierwsze szkockie morderstwo. To morderstwo wśród bogaczy, powiedział Hamisz. A to sporo zmienia. Wchodź. Anderson wszedł za nim do kuchni i stanął, patrząc, jak posterunkowy podchodzi do patelni i przewraca wątróbkę. Ładnie pachnie, pochwalił Anderson. Przepraszam, że przeszkadzam w kolacji. To nie dla mnie, powiedział Hamisz, rumieniąc się. To dla psa. Mogę się założyć, że dostaję też prezenty na urodziny, zadrwił Anderson. Nie bądź głupi, powiedział zirytowany Hamisz, przypominając sobie ze wstydem, że niecały miesiąc temu kupił Towserowi na urodziny nowy koszyk. Co cię to w ogóle sprowadza? Prawdę mówiąc, odparł Anderson, nie odmówiłbym kieliszka. Naprawdę? Ty, który zamieszkujesz teraz zamek Tomer? Zadzwoniłem, że poprosi o drinka, powiedział Anderson, a jego niebieskie oczy przeszukiwały kuchnię, jakby w poszukiwaniu butelki whisky. I odpowiedział mi ten głupi Jenkins, policja nie jest tu po to, by dzwonić na służbę. Oświadczyłem, że zapamiętam to sobie, ale żeby teraz przygotował mi drinka. On odparł, że to polecenie pułkownika Halbutton-Smyta, aby inspektorzy policji na służbie nie otumaniali się trunkami alkoholowymi i jadali posiłki w pomieszczeniu dla służby. Powiedziałem temu Patałachowi, gdzie może sobie wsadzić swoje posiłki w pomieszczeniu dla służby, a on powtórzy to pułkownikowi, który przekazał to Blairowi, który się wściekł i kazał mi iść na spacer, zanim on nie uspokoi gospodarza. Chyba coś znajdę, powiedział Hamisz, wrzucając wątróbkę do miski Towsera. Albo i nie znajdę. Pomyślałem, powiedział Anderson, patrząc w sufit, że może chciałbyś przyjrzeć się zeznaniom. Nie zajmuję się tą sprawą, odparł Hamisz. Chodź do salonu, zobaczę, co się da zrobić. Salon nie był często używany. Nie było tam nawet telewizora. Wzdłuż ścian stały półki z książkami, a na kominku cały rząd trofeów, którym teraz przyglądał się Anderson. Wydaje się, żeś wygrał, co się dało, podsumował. Bieg przełajowy, strzelanie do sztucznego gołębia, zawody wędkarskie, nawet szachy. Są z tego jakieś pieniądze? Z biegów i z wędkarstwa, powiedział Hamisz. I czasem z zawodów w strzelaniu, jeśli odbywają się podczas dużych festynów łowieckich. Ale często nagrodą jest na przykład łosoś albo butelka whisky. Wyjął szklankę i nalał doń alkoholu. Wystarczy, powiedział Anderson. Przydałby się jeszcze trochę wody. Woda jest już w środku, odparł Hamisz. I nie pytaj dlaczego, bo nawet nie chce mi się tłumaczyć. Zwykle nie miał nic przeciwko opowieściom o żonie gospodarza i zamiłowaniu do wypijania nagród w postaci whisky i uzupełniania ich później wodą, jeśli rozmawiał akurat z Priscillą albo z innymi miejscowymi. Nie zamierzał jednak psuć dobrej reputacji biednej kobiety, opowiadając tę historię obcym. No to twoje zdrowie, powiedział Anderson. No i na jedną nogę. Niech będzie, powiedział niewzruszony Hamisz. Dyskretnie przyjrzał się swojemu gościowi. Był on chudym, niestrudzonym mężczyzną z przetłuszczonymi włosami i lisią twarzą w nieregularnych rysach. Z całej trójki, on, Blair i McNabb, Hamisz zawsze uważał, że Anderson jest najbardziej znośny. Jeszcze jedna sprawa, powiedział gość. Z tego, co słyszałem, zanim wyszedłem, śledczy zabezpieczyli broń, którą znaleźli w zbrojowni. To była jakaś strzelba marki John Rigby. Zabrali ją do Strathbane, żeby ją tam przebadali, ale są pewni, że została wyczyszczona po morderstwie. Czy morderca mógł wymienić naboje, skoro używał broni typu John Rigby, a Bartlett miał próbneja?
Ryby ma kaliber 12, tak? Spytał Hamish. Anderson przytaknął. Naboje dwunastki pasują do każdej broni o kalibrze 12. Jak długo by zajęło wyczyszczenie takiej broni? Około 5 minut, powiedział Hamish. Wlewasz trochę płynu do czyszczenia do każdej lufy, a potem pucujesz wnętrze za pomocą szczotki z brązu i fosforu. Potem wkładasz szmatkę na drążku, taki mały kawałek flaneli przymocowany do jakiegoś dłuższego kijka i przepychasz tym lufy. Jeśli wszystko idzie sprawnie, nakładasz na koniec trochę oleju do broni na specjalnego mopa z owczej wełny. Potem czyścisz wyciąg za pomocą szczoteczki do zębów, żeby usunąć resztki ewentualnego prochu. A na koniec przecierasz elementy metalowe za pomocą naolejonej szmatki. Przypuszczam, że zebrali odciski palców ze sprzętu do czyszczenia broni. Te duperele do czyszczenia broni zniknęły, tak mówi pułkownik. Pewnie też cię nie zdziwi, że na broni nie było żadnych odcisków palców. Przeszukano ubrania wszystkich gości w poszukiwaniu śladów oleju? Ani śladu. Nawet ubrania Pomfreta są czyste, a mógłbyś podejrzewać, że jego ubranie myśliwskie będzie miało ślady oleju. Przypuszczam, że nasz morderca zna się na strzelectwie, powiedział Hamish ostrożnie. Czemu? Nie trzeba wiele doświadczenia, żeby podejść i strzelić komuś prosto w serce. Cóż, westnął Hamish. Ja natomiast nie sądzę, żeby morderca liczył na to, że kapitan znajdzie się na płocie dokładnie w takiej pozycji, która umożliwi upozorowanie samobójstwa. Amator mógł naładować broń dwoma nabojami. Zawodowiec automatycznie napełni sobie nim kieszenie. Morderca miał wystarczająco dużo naboi przy sobie, żeby wymieniać naboje kapitana na swoje. I to nie tylko w broni, ale też w kieszeniach. Wiemy, jak to zrobił. Pytanie, dlaczego? Jak dobrze oni wszyscy znali kapitana? Wydaje się, że całkiem dobrze. Spotykali się przy różnych okazjach, wszyscy odpowiadają dość wymijająco. Jedynie panna Smythe jasno określiła, że poznała kapitana 2 lata temu, a kilkoro jej przyjaciół brało udział w dorocznych zawodach strzeleckich organizowanych przy szkole piechoty, do której należał kapitan. Jedynie ona wydaje się mieć pozytywny stosunek do niego. Jessica i Diana przyszły razem, żeby zobaczyć się z Blairem, ale on kazał zostać tylko Dianie. Dziewczyny wymieniły wymowne, ostrzegawcze spojrzenia. Diana zwróciła się do Blaira protekcjonalnym tonem, stwierdzając, że jej środowisko jest zamknięte i że ktoś pokroi inspektora nic nie wie na temat takich osób jak ona czy kapitan. Potem Blair wezwał Jessicę, która powiedziała mu dokładnie to samo. Blair się wściekł i zaczął najpierw terroryzować, a potem wszystkich po kolei, przez co każdy, kto wchodził, milkł już na wejściu. Wszyscy stwierdzili, że kapitan Bartlett może i był odrażający, ale nie aż tak odrażający jak niektórzy, mając na myśli Blaira oczywiście. Inspektor zachowuje się despotycznie także wobec służby. Normalnie oni może i są plotkarzami, ale przy Blairze nie chcieli pisnąć ani słówka, odgrywając rolę wiernych służących. A kto jest głównym podejrzanym? Spytał Hamish, napełniając ponownie szklankę Andersona. Dzięki. No cóż, głównym podejrzanym jest Jeremy Pomfret. W końcu to on założył się z Bartlettem. O rany. Odparł Hamish. Pan Pomfret śpi na pieniądzach, 5 000 funtów to dla niego nic. Dobra, Sherlocku, kogo więc ty byś wskazał? Myślę, że wielu z nich ma motyw, odpowiedział Hamish. Byłem na przyjęciu na zamku noc przed morderstwem. W jednym momencie Vera Forbes Grant kleiła się do kapitana, żeby za chwilę chlusnąć mu drinkiem w twarz. Jessica i Diana wpatrywały się w niego przerażone i pełne nienawiści, jakby dopiero co odkryły coś okropnego. Diana zaczęła niby żartem opowiadać mi, jak łatwo wypadek w szkockich górach. A kiedy powiedziałam, że jestem lokalnym posterunkowym, zaraz zamilkła. Myślę, że Freddy Forbes Grant wie, że jego żona miała romans z Bartlettem. Przypuszczam, że Sir Humphrey też miał swoje powody, żeby nienawidzić kapitana. Państwo Helmsday także za nim nie przepadali. Podobnie Henry Whitering, który go znał, ale nie wiem jak dobrze. Jeśli chodzi o Jeremiego Pomfreta, to prosił mnie, żeby przyszedł na zamek i sędziował podczas jej zakładu, ale musiałem mu powiedzieć, że pułkownik nie zgodziłby się na to. Pomfret nie ufał Bartlettowi i nie lubił go. Jednego nie rozumiem, powiedział Anderson. To miało być przyjęcie wydane na cześć tego słynnego pisarza. Jednak większość zgromadzonych miała jakiś zatarg z Bartlettem. Dziwne, że oni wszyscy tak przypadkowo spotkali się na jednej imprezie. Niezupełnie, powiedział Hamish. Diana miała rację, mówiąc, że oni stale obracają się w tych samych kręgach. Cała ta arystokracja odwiedza wyłącznie siebie nawzajem, a nie ma ich znowu tu na północy tak wielu, więc to normalne, że ciągle wpada się na te same osoby. Myślałam, że wiedziałeś. Nie, uśmiechnął się Anderson. Nieczęsto zdarzają się przestępstwa w tak zacnych kręgach. Jedyna taka zbrodnia, jakiej byłem świadkiem, to tamta wędkarska w zeszłym roku, ale to byli sami przyjezdni. Jestem mieszczuchem, a w Strainbine niezwykle dużo roboty, jak chociażby pilnowanie tych Rosjan z bloku wschodniego albo rozbijanie gangów kłusowników. U nas pełno jest osiedli komunalnych, którym mieszkańcy są bezrobotni, zazwyczaj nie trzeźwią tygodniami. A co z testem parafinowym? Spytał nagle Hamish. A, żeby sprawdzić, czy ktoś niedawno używał broni. Już nie używają tych testów. Wszystkim przecierają ręce wacikami, które potem wysyłają do laboratorium. Są jednak prawie pewni, że morderca użył rękawiczek.
więc szukacie rękawiczek. Mamy być w gotowości o świcie, żeby przeczesywać okoliczne tereny, ziewnął Anderson. A później sprawdzimy wszystkie gości. Niedługo będziemy mieć komplet raportów. Wszyscy jednak nabrali wody w usta. Muszą przeczuwać, że wkrótce będziemy wiedzieć o nich wszystko, więc chcą wypaść jak najlepiej. Kiedy ma się do czynienia z kimś takim jak główny inspektor Blair, to z pewnością przyjemnością jest nie ułatwiać mu śledztwa, stwierdził Hamish. Nie jest taki zły, jak się go bliżej pozna. Bywa świetny w swoich rutynowych obowiązkach, tylko ta sprawa wykracza ponad trochę jego zdolności. Gospodarz sięgnął po butelkę whisky i odłożył ją do szafki. Anderson, zanim podniósł się z fotela, spojrzał za nią tęsknie. Mam przekazać Blairowi twoje spostrzeżenia na temat motywu morderstwa? Spytał. Hamish pomyślał o inspektorze, po czym przypomniał sobie, że w okolicy grasuje morderca. Wzruszył ramionami. Czemu by nie? Odparł. Wpadł do jutro wieczorem, obiecał Anderson, i dam znać, jak idzie sprawa. Ach, no tak, byłoby dobrze, powiedział zgodnie Hamish. W pierwszym bardzo ludzkim odruchu miał ochotę zostawić Blaira samego sobie, żeby przy pomocy swoich metod całkiem położył śledztwo. Kiedy Anderson wyszedł, Hamish zaczął się zastanawiać, czy sam spisałby się lepiej od Blaira w poszukiwaniu mordercy. Im dłużej myślał, tym bardziej jego ciekawość brała górę nad urazą, jaką czuł do Blaira. Wszedł do swojego biura. Nie zaszkodziłoby zadzwonić do kilku przyjaciół i krewnych. Jak większość Szkotów, krewni Hamisha rozjechali się po całym świecie. Na szczęście paru mniej ambitnych nadal zamieszkiwało różne części Szkocji. Podszedł do ściany, na której wisiała wypłowiała mapa Szkocji, spojrzał na hrabstwo Caithness i w końcu znalazł posiadłości państwa Bryce oraz państwa Willers. Znajdowały się w pobliżu miasta Leibster. Hamish usiadł za biurkiem i zadzwonił do swojego kuzyna w czwartej linii, Diarmonda Granta, który miał niewielkie gospodarstwo pod Leibster. Rozmowa zajęła im ponad godzinę. O pewnych rzeczy nie wolno przyspieszać. Należało porozmawiać o pogodzie, spadku populacji głuszca, kaprysach i wymysłach turystów, cenach owiec na targach w Leibster i o tym, jak się powodzi licznemu potomstwu Diarmonda, zanim można było wspomnieć o sprawie Jessica Willers i Diany Bryce. Hamish był bardzo podekscytowany po odłożeniu słuchawki. Pomyślał, że mógłby dzwonić dalej, żeby zebrać informacje o pozostałych członkach przyjęcia i tak zrobił. Około 11:00 było dopiero w połowie swojej listy. Resztę postanowił pozostawić na rano. Następny dzień był spokojny i cichy. Miły i delikatny, jak mawiali w Szkocji, mając na myśli ciepłą mrzawkę. Nie było żadnych nowych informacji z zamku. Nawet Jessie zadzwoniła i nie pojawiła się, zawiodła i nie pojawiła się w wiosce. Hamish uprzejmie rozmawiał z każdym przedstawicielem prasy, który zjawił się u niego. Uznał bez komentarza za zbyt nieuprzejmy, jak na jego szkocki gust, więc każdego dziennikarza częstował mocną herbatą i ciasteczkami. Po czym wysyłał ich na zamek Tomel, nie słuchając narzekań, że już tam byli, zostali odprawieni z kwitkiem przy bramie. Poszedł kupić butelkę dobrej whisky, oczekując wieczornej wizyty Andersona. Wykonał wiele telefonów do swoich przyjaciół i krewnych w całej Szkocji, a następnie do Rory'ego Granta z Daily Chronicle w Londynie. Usiadł czekając na Andersona. Był zadowolony, że udało mu się zebrać dostatecznie dużo informacji, żeby rzucić nowe światło na śledztwo. Długi, spokojny dzień miał się ku końcowi, a nadal nigdzie nie było widać detektywa. Hamish znów poczuł zbierający w nim gniew. Normalny zwierzchnik przynajmniej pozwoliłby mu przeszukać wrzosowiska i znaleźć jakieś nowe dowody, zamiast całkowicie odseparować go od sprawy. Starał się zapomnieć o śledztwie, ale jego myśli wciąż powracały do informacji, które uzyskał podczas swoich licznych rozmów telefonicznych i podczas przyjęcia. Hamish zazwyczaj wolał ciepłe piwo butelkowe niż drinka, ale tego wieczoru niespodziewanie otworzył butelkę, którą przygotował na przyjście Andersona i nalał sobie solidną porcję. Dzięki trunkowi trochę się uspokoił i udało mu się przekonać samego siebie, że lepiej trzymać się tej sprawy z daleka. W końcu Blair przy pomocy swojej brygady śledczej detektywów na pewno do czegoś dojdzie. Następny ranek powitał go jasny i wietrzny. Wiał ciepły prąd zatokowy, niosąc ze sobą strzępy rozmów i odgłosy muzyki z radia z okolicznych domów. Słońce mieniło się na wzburzonych wodach jeziora Lodiub, boleśnie atakując oczy Hamisza, który wyszedł, żeby nakarmić swoje kury i gęsi. Rybitwa przeleciała zuchwale tuż nad jego głową, dostrzegając jednym okiem wiadro z jedzeniem, które niósł. Króliki kicały w poszukiwaniu schronienia na polach za posterunkiem policji, a w górze gawrony walczyły z porywami powietrza, niczym kawałki czarnych chorągiewek na wietrze. To był dzień oczekiwania, jeden z tych dni, kiedy czujesz, że jeśli zaraz coś się nie wydarzy, to chyba eksplodujesz. Z kominów dolatywał zapach palonego torfu, rozpędzany przez mniejsze porywy wichury dolatującej znad posterunku. Hamish, podobnie jak reszta mieszkańców miasteczka, palił w piecu przez okrągły rok, ponieważ tylko w ten sposób mógł mieć ciepłą wodę, którą zapewniał boiler.
Jedyną niepokojącą sprawą, która znów zaczęła zaprzątać mu myśli, był fakt, że gdzieś w okolicy znajdował się morderca, który spacerował sobie spokojnie, a Hamisz nie mógł nic zrobić w tej sprawie. Posterunkowy zebrał jajka z kurnika i wrócił do kuchni. Ktoś zapukał głośno do drzwi. Hamisz otworzył, spodziewając się kolejnego skacowanego dziennikarza. Na progu stał Anderson, uśmiechając się szeroko. Pójdziesz ze mną, Macbeth, powiedział. Dokąd? Do zamku. Blair został odsunięty od sprawy. Wejdź i poczekaj, aż włożę mundur, odpowiedział Hamisz. Co się stało? Anderson wszedł za nim do sypialni. Cóż, wiesz, jak Blair biegał, podlizując się i płaszcząc przed pułkownikiem. Nie wiedziałem, odparł Hamisz. Mówiłeś tylko, że się wściekł. No tak, płaszczył się przed pułkownikiem, a jednocześnie wyżywał się i zastraszał gości. Przekazałem mu, co mi powiedziałeś, a on całkiem stracił panowanie nad sobą i uparł się, żeby trzymać wszystkich na nogach północy. Skończyło się na tym, że wściekły pułkownik zadzwonił do naczelnika policji, wyrywając go ze snu i przedstawiając swoje pretensje. Następnie naczelnik zerwał z łóżka swojego zwierzchnika w Strainbale, aby jemu przekazać skargę pułkownika. Więc skończyło się na tym, że nad ranem przyjechał starszy nadkomisarz John Chalmers, żeby dla odmiany zerwać z łóżek nas. Dlaczego Blair naraża prawdopodobnie niewinnych ludzi na takie nieprzyjemności? Blair tłumaczył, że z powodu nowych dowodów, jakie się pojawiły. Skąd te dowody? Wtrąciłem się, żeby powiedzieć od miejscowego posterunkowego. Gdzie jest ten miejscowy posterunkowy? Odsunięty od sprawy, to powiedziała pana Priscilla Halbuton-Smythe, która nagle weszła do pokoju w szlafroku. Potem dodała złośliwie, że Hamish Macbeth jest zbyt inteligentny jak dla inspektora Blaira i że jej zdaniem Blair pragnie odsunąć rzeczonego Macbetha od sprawy, ponieważ boi się, że mógłby ją, nie daj Boże, rozwiązać. Starszy nadkomisarz posłał mnie po ciebie, a Blairowi kazał iść przeszukiwać wrzosowiska z resztą policjantów, którzy nadal szukają ubrania, w którym czyszczono broń. Więc przyszedłem, jestem tutaj. Hamish roześmiał się. Chciałbym zobaczyć twarz Blaira. Ale czy on nie będzie ci uprzykrzał życia, kiedy ta sprawa się skończy? Nie, odparł Anderson. Ja jestem jeszcze większym lizusem niż Blair. Będę mu się podlizywał tak długo, aż zapomnę o całej sprawie. No, jestem prawie gotowy, powiedział Hamisz, zapinając kurtkę od munduru. A co ze śniadaniem? Spytał przymilnie Anderson. Nie będziemy mieć czasu, jak dotrzemy na zamek. Hamisz przygotował bułki z jajkiem, bekonem oraz herbatę i pognął swój posiłek w rekordowym tempie, żeby potem stać niecierpliwie nad jedzącym Andersonem. Zgodził się pojechać samochodem detektywa, zostawiając to u sera błąkającego się po ogrodzie. Dowiedziałem się jeszcze czegoś? Spytał Anderson. Tak, odparł Hamisz. I to sporo. Powiem ci, Anderson, że aż dziw bierze, że ktoś tak długo zwlekał z zamordowaniem Bartleta. Starszy nadkomisarz John Chalmers wyglądał jak starzejący się bankowiec. Był wysokim, chudym, siwiejącym mężczyzną o niebieskich oczach, który podejrzliwie patrzył na świat, jakby oczekując kolejnych ciosów, jakie mu zgotuje zdradziecki los. Miał nader małe czarne wąsiki jak u królika, a uszy odstawały mu od głowy jak uchwyt od rondelka. Tak jakby Bóg postanowił wyposażyć go w specjalne podpórki na jego melonik. Kiedy Hamisz razem z Andersonem przyjechali do zamku, wracał właśnie z oględzin terenu. Powitał posterunkowego uprzejmie i poprosił, aby towarzyszył mu w drodze do zamku. Pułkownik oddał swój gabinet do dyspozycji policji. Było to niewielkie, ciemne pomieszczenie, którego chaotycznie porozrzucona zawartość zdradzała, że właściciel kilka lat temu stracił zainteresowanie dla myślistwa i wędkarstwa. Zakurzone torby myśliwskie walały się w kącie pod półkami pełnymi książek Baddington Library na temat polowania, strzelania i wędkarstwa. Para zielonych kaloszy służyła za pojemnik dla całego zestawu wędek. Ze szklanej gabloty spoglądał dziwny, wypchany lis w dość nietypowej pozie. Leżał spokojnie na boku, jakby pogrążony we śnie w momencie, kiedy dosięgła go kula. Nadkomisarz przez chwilę spoglądał na niego ze smutkiem, po czym zdjął swój melonik, przetarł go rękawem i powiesił na jednej z wędek. Siadł za poobijanym drewnianym biurkiem. Wskazał Hamiszowi krzesło naprzeciwko i zwrócił się do Andersona, który zatrzymał się w progu. Zejdź do kuchni, przesłuchaj ponownie służbę. Postaraj się, żeby cię polubili. Ludzie nie będą mówić, jakim zaleziesz za skórę. Kiedy Anderson odszedł, nadkomisarz zwrócił się do Macbetha. Tak więc, panie posterunkowy, powiedział, wygląda na to, że musimy zacząć wszystko od początku. Uczestnicy przyjęcia są wielce wzburzeni i twierdzą, że zostali bardzo źle potraktowani. Nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale niedługo się przekonamy. Dowiedziałem się od Andersona, że wie pan coś niecoś na temat gości. Teraz już wiem nawet całkiem dużo, powiedział Hamisz. Wykonałem sporo telefonów, żeby zebrać informacje na temat jej pochodzenia. Dostaniemy wiele raportów z różnych posterunków policji. Och, jest i komisarz McPherson, który będzie sporządzał notatki. Pierwszym, który zgodził się złożyć ponowne zeznania, jest pułkownik Halbuton-Smythe. Skoro osobiście wciągnął mnie w to śledztwo, to teraz stara się być bardzo pomocny.
Proszę słuchać uważnie mojego przesłuchania, a jak okaże się, że wiesz coś, czego my nie wiemy, to oczekuję, że wtrąci się pan, żeby zadać własne pytania. Proszę usiąść na tamtym krześle przy oknie i starać się nie rzucać w oczy. McPherson podszedł do pułkownika, który wkrótce wpadł do gabinetu. Wyglądał na lekko zszokowanego widokiem Hamisha, ale po chwili wahania usiadł. Chętnie udzielał odpowiedzi na kolejne uprzejme i proste pytania. Powiedział, że przyjęcie trwało dużo dłużej niż się spodziewał, aż do drugiej w nocy. Z tego powodu wszyscy jeszcze spali, kiedy kapitan miał wybrać się na ranne polowanie na wrzosowiska. Tak, wiedział o zakładzie między nim a Pomfretem, ale nie o umowie Bartleta z Arabami. Broń ze zbrojowni nie była używana od zeszłego sezonu. Bartlet i Pomfret przynieśli własne strzelby. Hamisz nic nie mówił, spoglądając przez okno na front zamku. Pułkownik zakończył opowieść, dodając, że jego córka i Henry Whitering pragną być przesłuchani jako następni, ponieważ później wychodzą. Pułkownik wyszedł, a za nim wszedł Henry Whitering. Miał na sobie szarozielony sweter, koszulę w kratkę, miękkie wełniane spodnie. Wydawał się opanowany i chętny do współpracy. Nie, powiedział, nie ma pojęcia, kto mógł chcieć wykończyć biednego Petera. Za przeproszeniem dodał, bo nie było wątpliwości, że siał pogrom wśród pani, miał swoje sposoby, żeby znaleźć ludziom za skórę. A czy pan posiada broń, panie Whitering? Spytał Chalmers. Nastała chwila ciszy, podczas której Henry przyglądał się swoim paznokciom. Gdzieś mam jedną strzelbę, powiedział w końcu. Prawdopodobnie w domu rodziny w Sussex. Dobrze pan strzela? Nie, i nigdy nie strzelałem dobrze, powiedział Henry. Mogę już iść? Jeszcze moment, dodał uspokajająco Chalmers. Jak dobrze znał pan kapitana Bartleta? Cóż, wpadałem na niego dość często, spędził trochę czasu w Londynie, zanim wrócił do swojej jednostki. Przebywając w pewnych kręgach, ciągle spotyka się na przyjęciach tych samych ludzi. Wie pan, jak to jest. Mówiąc o przyjęciach, ma pan na myśli spotkania towarzyskie? Tak. Jednak wygląda na to, że jeszcze niedawno nie brał pan udziału w podobnych wydarzeniach towarzyskich. Powiedział pan raz, że wręcz gardzi podobnymi spędami. Henry zaśmiał się. Nie, bardzo możliwe, powiedział. Zazwyczaj mówię prasie to, co właśnie chcę usłyszeć. Nie wiem, rzekł ostrożnie Chalmers, czy powiedziałbym, że to informacja z prasy. Mam na myśli mass media. Aż do niedawna nikt o panu nie słyszał. Wydaje mi się jednak, że to pan napisał artykuł dla świata wyzwolonej klasy robotniczej. Każdy w młodości popełnia błędy. To było 3 lata temu. Niech pan posłucha, powiedział Henry z czarującym uśmiechem. Obawiam się, że jestem w pewnym sensie oszustem. Musiałem sympatyzować z lewicowcami, ponieważ był to jedyny sposób, żeby wystawić jakiekolwiek przedstawienie. Duże teatry wystawiają tylko chła. Nawet pan nie wie, jakie to uczucie męczyć się nad sztuką tygodniami, że potem dowiedzieć się, że nikt nie jest nią zainteresowany. Więc znał pan kapitana Bartleta jedynie przelotnie, z różnego rodzaju spotkań towarzyskich? Zdecydowanie tak. Musiał pan jednak, wtrącił się delikatnie Hamish Macbeth, poznać kapitana dość dobrze w czasie, kiedy dzieliliście mieszkanie przy Sloane Square. To było jakieś 2 lata temu. Niezupełnie, odpowiedział Henry, nie patrząc na Hamisha, ale nadal uśmiechając się do nadkomisarza. Powiedziałem mu, że może korzystać z mojego lokum, kiedy będzie w Londynie, czy coś w tym stylu. Często bywałem na prowincji. Jak wróciłem, zastałem mieszkanie w kiepskim stanie. Używał również mojego telefonu, żeby dzwonić do kogoś ze Stanów. Spakowałem więc jego rzeczy i zostawiłem je u portiera, po czym wymieniłem zamki. Niemniej jednak, powiedział ostro nadkomisarz, nie wspomniał pan o tym ani słowem w czasie swoich wcześniejszych zeznań, twierdząc, że nie zna pan kapitana Bartleta za dobrze. Bo nie znałem, odpowiedział Henry. To była powierzchowna znajomość. Chalmers powoli, delikatnie zweryfikował wszystkie informacje z poprzedniego zeznania Henry'ego, pogratulował mu z okazji zbliżającego się ślubu, a następnie poprosił, żeby zawołał pana Halbotton Smith. Widzę, że pan nie próżnował, komisarzu, powiedział Chalmers, kiedy Henry opuścił pokój. Jak pan się dowiedział o tym, że Bartlett zatrzymywał się w Whiteringa? Mój krewny pracuje dla Daily Chronicle, powiedział Hamish. Spytał o Bartleta, o człowieka, który zajmuje się kroniką towarzyską. Okazało się, że ten redaktor ma pamięć jak słoń i pisał artykuły o kapitanie Bartlecie, nazywając go ulubieńcem debiutantek. Okazuje się, że dla nich, aby odpowiednio zakończyć sezon, należał wdać się w romans z Peterem Bartletem. Od wczesnej młodości był niestrudzonym amatorem debiutantek. Miał radosne życie pełne złamanych serc i pozów o stwierdzenie ojcostwa. Czy był atrakcyjnym mężczyzną? Tak, był całkiem przystojny, miał w sobie coś z amanta filmowego. Przypuszczam, że ma pan wyniki badań próbek pobranych z dłoni wszystkich gości. Tak, wszyscy są czyści. Mieliśmy trochę zamieszania przy próbce Pomfreta, ale okazało się, że jest nałogowym palaczem, a to często daje podobne rezultaty. Rozumiem, że to pan odkrył, że mamy do czynienia z mordercą, a nie nieszczęśliwym wypadkiem. Pan Blair tak panu powiedział? Nie, pułkownik Halbotton Smythe.
Choć nie znosi Blaira, to mam nadzieję, że ja jako ekspert szybko dowiodę, że pan się myli. Hamish uśmiechnął się. Gdyby nie ja, wszyscy mieliby problem z głowy. Coś w tym stylu. Priscilla Halburton-Smythe weszła do pokoju. Miała na sobie ciemnoczerwoną, jedwabną bluzkę, kremową, plisowaną spódnicę. Jej gładkie, jasne włosy kręciły się na końcach. Nadkomisarz spojrzał na nią z uznaniem. Przejrzał jej wcześniejsze zeznania, weryfikując je i odznaczając kolejne punkty. I potem odwrócił się lekko w stronę Hamisha i spojrzał na niego wyczekująco. Po raz pierwszy nadkomisarz zaczął mieć pewne wątpliwości co do inteligencji Hamisha. Posterunkowy siedział gapiąc się bezmyślnie w przestrzeń, a delikatny uśmiech błąkał mu się na twarzy. Chalmers zmarszczył brwi. W chwili, kiedy usłyszał o tym miejscowym posterunkowym, który tak kompetentnie zarysował prawdopodobne działania mordercy, nie tracił ani minuty, tylko natychmiast wysłał Addersona, aby go sprowadził. W przeciwieństwie do Blaira, Chalmersa interesowały jedynie wyniki. Skoro takie postępowanie uczyniło z niego nadkomisarza, powinno to dać Blairowi do myślenia. Hamish w tym momencie oddawał się właśnie marzeniom, którym oskarżał Henry'ego Whiteringa o morderstwo, a Priscilla rzucała mu się w objęcia, szukając w nim oparcia. Widział to jasno i wyraźnie. Twarz Henry'ego była wykrzywiona w szyderczym uśmiechu. Macbeth! Hamish podskoczył i wrócił do rzeczywistości. Chciałby pan o coś zapytać? Coś dodać? Hamish wiercił się zakłopotany. Cóż, pan Halborton Smythe zaczął, unikając wzroku Priscilli. Byłem, jak pani wie, na przyjęciu w noc przed morderstwem. Jestem zaskoczony, że nie wspomniała pani w swoim zeznaniu o pani Forbes Grant, która chlusnęła kapitanowi drinkiem w twarz. Priscilla zarumieniła się, wyglądała zakłopotaną. Chyba pan wie, że w stosunku do kobiet Peter zachowywał się w sposób, który świętego wyprowadził bez równowagi, powiedziała. Założyłam wówczas, że wygłosił jedną ze swoich uwag nie na miejscu. Wcześniej tego dnia powiedział mi, że mój dom to najbardziej pretensjonalna, niewygodna nora, w jakiej kiedykolwiek miał nieszczęście mieszkać. Prawie go spoliczkowałam. Należy przyznać, że nigdy nie bywał pijany w sztok, ale kiedy wypił kilka kieliszków, zamieniał się nagle z czarującego, atrakcyjnego mężczyzny w odrażającego grubianina. Czy znała go pani dobrze przed tą wizytą? Spytał nadkomisarz. Jeśli pan pyta, czy byłam kiedykolwiek jedną z jego ofiar, to odpowiedź brzmi nie. Jak powiedziałam już wcześniej, spotykałam go od czasu do czasu w okresie sezonów łowieckich w domach znajomych. Umie się pani posługiwać bronią? Bronią palną? Tak. A czy nazwałaby pani siebie dobrym strzelcem, pan Halbotton Smythe? Och nie, panie nadkomisarzu. Priscilla nagle uśmiechnęła się do Hamisha. Z pewnością daleko mi do Hamisha. Hamisha? Posterunkowego Macbetha. Para niebieskich oczu zwróciła się z ciekawością w kierunku Hamisha. Posterunkowy skrzyżował ręce i patrzył w sufit. To by było na razie wszystko, powiedział Chalmers, odwracając się do Priscilli. Czy wie pani, kto zgłosił się jako następny? Prunej, to znaczy panna Prunella Smythe. Chcę mieć to już za sobą, żeby mogła pójść do miasteczka po zakupy. Bardzo proszę, proszę ją przysłać. Podejrzewam, że szuka pan rękawiczek, spytał Hamisz. Tak, bo nie możemy wyeliminować żadnego z gości na podstawie badania próbek z dłoni. Wszystko wskazuje na to, że morderca miał rękawiczki, powiedział Chalmers. Przydreptała Prunella. Siadła na krześle naprzeciwko nadkomisarza, patrząc na swoje buty, które wyglądały jak u postaci z jakiejś kreskówki, jakby widziała pierwszy raz w życiu. Panno Smythe, zaczął nadkomisarz. Prunej podskoczyła, torebka zsunęła jej się z kolan, a kiedy schyliła się, żeby ją podnieść, jej grube okulary spadły z nosa i ze stukotem wylądowały na podłodze. Hamisz podniósł się, żeby jej pomóc, ale odepchnęła go. Złapała torebkę leżącą na ziemi, a wówczas wypadła z niej cała zawartość, rozsypując się wokoło. Była tam mała buteleczka z jakimś lekarstwem, pęk kluczy, 8 wsuwek do włosów, staromodne pudełeczko z pudrem do twarzy, romans pod tytułem Pustynia namiętności i opakowanie gum do rzucia. Już, już, powiedział Hamisz, delikatnie chwytając ją za ręce, kiedy rzuciła się, żeby zabrać zawartość torebki. To nie gestapo, proszę sobie po prostu usiąść, a ja pozbieram wszystko. Prunej wróciła na krzesło, podczas gdy Hamisz starannie zebrał wszystkie przedmioty z podłogi, włożył je do torebki, a potem sunął Prunej okulary na nos. No, a teraz może filiżankę herbaty? Spytał. Prunej uderzyła go łzawym uśmiechem. Bardzo pan miły, powiedziała. Naprawdę to dla mnie zbyt wiele. Biedny kapitan Bartlett, taki dobry człowiek. Co za strata. Nie, dziękuję, panie władzo, herbata nie będzie konieczna. Hamisz wrócił na swoje miejsce przy oknie. Przeczytałem pani wcześniejsze zeznanie, pani Smythe, powiedział Chalmers. Jest bardzo jasne i przejrzyste. Nie widzę powodu, żeby zajmować pani dużo czasu. Wypytał ją ostrożnie o jej pierwsze spotkanie z kapitanem na strzelnicy w jego jednostce, a następnie spytał delikatnie, czy nie przyszła na przyjęcie specjalnie po to, aby znowu się z nim spotkać.
Och nie, wykrzyknęła Prunej. To pana Wetteringa chciałam poznać. Widziałam jego sztukę w Londynie, wie pan, i zachwyciło mnie zupełnie. W momencie, kiedy dowiedziałam się, że Mary, to znaczy pani Halburton Smythe, będzie go gościć, zaczęłam ją po prostu błagać, żeby mnie zaprosiła. Wydaje się, że nikt oprócz pani nie ma dobrego zdania o kapitanie Barlecie, zauważył nadkomisarz. Doprawdy? Okrągłe, niewinne oczy Prunej spojrzały najpierw na nadkomisarza, następnie na Hamisza. Wydał mi się takim dobrym człowiekiem. Pan Whitering był zły na mnie bez powodu, kiedy ja chciałam być uprzejma, a kapitan Bartlett okazał się taki pomocny. Ten okropny człowiek Blair oskarżył mnie o romans z nim. Mnie! Wykrzyknęła Prunej, choć wyglądała na niezwykle wdzięczną za tę insynuację. Wydaje mi się, wtrącił melodyjnym głosem Hamish, że jest pani jedną z tych osób, które widzą jedynie dobro w drugim człowieku. Wydaje mi się, że to lepsza recepta na życie niż doszukiwanie się jedynie samych wad, powiedziała Prunej, która wyglądała, jakby zaczęła się dobrze bawić. Tak, ale może to także oznaczać, że zauważyła pani jakieś cenne szczegóły i nawet pani nie wie, że są cenne, powiedział Hamish. Co pani na przykład sądzi o tym incydencie, kiedy pani Forbes Grant chlusnęła swoim drinkiem na kapitana? Pomyślałam, że musi być pijana, powiedziała Prunej. Pani Forbes Grant uwielbia słodycze. Ciągle zajada się ciastkami, czekoladkami, a kiedy pije alkohol, to pije takie okropieństwa jak rum z kolą albo likier miętowy czy słodkiego szampana. A raz czytałam bardzo interesujący artykuł, że cukier sprawia, że alkohol szybciej dostaje się do krwopiegu. Teraz wszystko się zmieniło, wie pan. Kobiety piją naprawdę sporo na przyjęciach. Byłam raz na jednym w zeszłym roku, gdzie pewna dama w moim wieku uniosła nagle spódnicę i strzeliła swoją podwiązką. To bardzo ciekawe, powiedział Hamir z głębokim zainteresowaniem, podczas gdy komisarz spoglądał na niego ze zniecierpliwieniem. Nie wiedziałem, że panie noszą jeszcze podwiązki. To właśnie sobie pomyślałam, wykrzyknęła Prunej. Ale pewien bardzo miły dżentelmen powiedział mi, że sprzedają je teraz w sklepach dla dorosłych. Jej oczy za grubymi szkłami rozbłysły. Zauważyłam, że podejście panów do zmian zachodzących w damskiej bieliźnie jest bardzo interesujące. Na przykład w zeszłym tygodniu, tak więc przerwał ostro komisarz, wracając do pytania, jakie zadał pan komisarz, czy mogłaby nam pani powiedzieć, czy widziała lub usłyszała coś interesującego? Prunej zachichotała i schowała twarz w dłoniach. To bardziej jak wieczorne plotki w sypialni, powiedziała. A przecież to jest przesłuchanie w sprawie morderstwa. Jest tylko jedna mała sprawa. Tej nocy nie mogłam spać, więc poszłam na dół, żeby poszukać Timesa i rozwiązać krzyżówkę. Uważam, że krzyżówki w Timesie są dość nużące. Kiedy przechodziłam koło pokoju kapitana Bartletta, zobaczyłam światło ze szpary pod drzwiami. Prunej zarumieniła się. Już miałam zapukać, bo pomyślałam, że on też nie może spać i przydałoby mu się towarzystwo. Kiedy bardzo wyraźnie usłyszałam głos pani Forbes Grant. Mówiła, nie mogłeś, wszyscy, ale nie ty. Nie wierzę w ani jedno słowo. A co odpowiedział na to kapitan? Zapytał Hamish. Nie usłyszałam. Drzwi są bardzo grube, powiedziała Prunej żalem. Powiedział coś, co słyszałam, jakiś niewyraźny męski głos. Potem zobaczyłam pannę Bryce, która szła korytarzem w moją stronę. Spojrzała na mnie niechętnie, jakbym podsłuchiwała, czego przecież nie robiłam, więc zeszłam na dół. Kiedy wracałam jakieś 10 minut później, światło w pokoju kapitana było już zgaszone. Czy słyszała pani coś jeszcze? Spytał nadkomisarz. Prunej zmarszczyła brwi. Nie, powiedziała wreszcie. Może zapamiętała pani coś jeszcze, wtrącił się Hamisz. Wygląda mi pani na bardzo spostrzegawczą osobę. Zadowolona Prunej zaczęła się krygować, więc Hamisz poprosił, żeby powiadomiła jego lub nadkomisarza, jeśli przypomni sobie jeszcze cokolwiek. Oczywiście, natychmiast, powiedziała Prunej, biorąc do ręki torebkę. Ale temu okropnemu człowiekowi Blairowi nie powiedziałabym ani słowa. Nie jest głupi, ale zbyt wysoko mierzy. Cieszę się, że go odsunięto. Uśmiechnęła się do nich ciepło i wyszła z gabinetu. Powinniśmy teraz poprosić panią Forbes Grant, powiedział nadkomisarz. Idź i spróbuj ją znaleźć. McPherson, jak tylko wejdzie, oskarżę ją o romans z kapitanem Bartlettem. Sądzi pan, że to dobry pomysł? Spytał Hamish ostrożnie. Ludzie już nie wstydzą się zdrady małżeńskiej tak jak kiedyś. Jak będzie pan uprzejmy i współczujący, może sama panu powie. Nadkomisarz poszperał w swoich papierach, w końcu powiedział łagodnie. Może i ma pan rację. Hamisz odetchnął cicho z ulgą. Zastanawiał się czasem, ilu morderców wymknęło się wymiarowej sprawiedliwości z powodu głupoty policji. Za drzwiami słychać było odgłosy kłótni. Okazało się, że Freddy Forbes Grant domagał się, żeby być obecnym podczas przesłuchania swojej żony. Natomiast komisarz McPherson stanowczo odmawiał mu wstępu. Nadkomisarz właśnie wstawał za biurka, żeby iść z odsieczą swojemu podwładnemu, kiedy McPherson wprowadził do środka Werę. Jako jedyna spośród gości była w żałobie.
Miała na sobie prosty, czarny kostium i sznur pereł. Jej gęste, farbowane na blond włosy były gładko upięte, a dobrze uszyty kostium doskonale podkreślał sylwetkę. Skóra pod brodą obwisła jej troszeczkę, podobnie jak pełne usta, jednak, jak zauważył Hamisz, nadal była bardzo seksowną kobietą. Spoglądała błagalnie dużymi błękitnymi oczami nad komisarza. Nie wiem, czy zniosę to dłużej, powiedziała swoim niskim głosem. To morderstwo jest wystarczająco okropne i bez ciągania nas po przesłuchania. Nie zajmiemy pani dużo czasu, powiedział uspokajająco Chalmers. Zweryfikował jej wcześniejsze zeznania, a potem dodał delikatnie, że jest zaskoczony, że nie wspomniała panu Blairowi o tym incydencie z drinkiem. Skłamałam, powiedziała wyzywająco Vera. On ciągle na mnie wrzeszczał, więc stwierdziłam, że będzie lepiej, jeśli nic mu nie powiem. Przepraszam w imieniu policji ze Strainbine, powiedział Chalmers. Nikt nie będzie więcej na panią krzyczał. Jest pani istotnym świadkiem. A może teraz nam pani opowie, dlaczego doszło do tej sceny? Kiedy chlusnęła mu drinkiem w twarz? Tak. Vera przygryzła swoje pełne usta. Nie pan zrozumie, zaczęła. Powiedział coś niemiłego o moich włosach. Stwierdził, że widać mi ciemne odrosty. Byłam zmęczona i podenerwowana. Jestem dość impulsywna. Już kiedy wylałam na niego tego drinka, zrobiło mi się wstyd, że urządziłam taką scenę, więc wybiegłam z pokoju z płaczem. Czy wygłosił również jakieś uwagi na temat panny Bryce i panny Willars? Spytał Hamish. Słucham? Tuż przed tym, jak wylała pani na niego drinka, powiedział Hamish, patrzyła pani na niego i wyglądała, jakby chciała go pani na za chwilę pocałować. Potem on coś powiedział. Wyglądała pani na przerażoną. Kapitan odwrócił się i wskazał na pannę Bryce i pannę Willers. Potem spojrzał na panią, posłał pani znaczące spojrzenie i mrugnął. To właśnie wtedy chrusnęła mu pani drinkiem w twarz. Nie wiem, o czym pan mówi, wykrzyknęła Vera i szyja zaczęła pokrywać się brzydkim rumieńcem. Pani Forbes Grant, powiedział miękko Hamish, jesteśmy policjantami, a nie strażnikami moralności. Byłoby dość łatwo dowieść, że miała pani romans z kapitanem Bartletem, ale nie jest to pani sprawa. Jest pani piękną kobietą i zapewne często musi się użerać z mężczyznami i ich zalotami. Vera przełknęła ślinę i spojrzała na Hamisha, który uśmiechnął się do niej uroczo. Freddy nic nie wie, powiedziała, i nie może się dowiedzieć. Więc się nie dowie, odrzekł Hamish. Chyba, że ma to bezpośredni związek z morderstwem. Dobrze jednak byłoby wyeliminować tę ewentualność. Jedyną podejrzaną rzeczą jest fakt, że nie chce pani mówić. Zdaje pani sobie z tego sprawę? Nastąpiła długa cisza, a Vera spojrzała na swoje pulchne dłonie złożone na kolanach. No dobrze, odpowiedziała. Przeżyliśmy romans kilka lat temu. Nie miałam pojęcia, że będzie tutaj tego wieczoru. Zrobił wszystko, żebym uwierzyła, że nadal mnie kocha. Odwiedziłam go w jego pokoju w noc przed przyjęciem. Odpowiedział, że nie mogę zostać na całą noc, bo Freddy się zorientuje. Myślałam, że mnie kocha. Byłam gotowa z nim uciec. Potem powiedział na przyjęciu, że nie byłam jedyną kobietą, która odwiedziła go tamtej nocy. Powiedziałam mu, że kłamie. On spojrzał na Dianę i Jessicę, odwrócił się i mrugnął do mnie. Wtedy już wszystko zrozumiałam. Wykorzystał mnie, tak samo jak wykorzystywał mnie wcześniej. Wpadłam we wściekłość. Musiałam postradać zmysły, bo nie mogę sobie pozwolić, żeby opuścić Frediego. Nastała długa cisza. Jak długo jest pani żoną pana Forbesa Granta? Odezwał się Chalmers. 20 lat. I nigdy nie zdawał sobie sprawy, że miała pani romans z kapitanem Bartletem? Nie, na pewno nie. Freddy nie jest zbyt bystry. Wie jednak, jak zarabiać pieniądze. Jego oddział banku jest jednym z najważniejszych w kraju, ale on sam przeszedł już na emeryturę. Chciał przyjechać tutaj i zacząć wszystko od nowa. Proste życie, powiedziała Vera, śmiejąc się nieprzyjemnie. Zarządzanie bankiem przez telefon. Gdzie miało miejsce pani Roma z kapitanem Bartletem? Spytał Hamish. W Londynie. Freddy był wtedy za granicą, mieliśmy mieszkanie na Kingsbridge. Czy kapitan kiedykolwiek sugerował, że powinna pani odejść od męża? Nie, byliśmy siebie warci. Dawałam mu pieniądze z mojej pensji. Teraz brzmi to okropnie. Peter zwykle mawiał, że kocham pieniądze nawet bardziej niż mężczyzn. Czy to prawda? Spytał Hamish szczerze zainteresowany. Mężczyźni tylko do tego się nadają na dłuższą metę, powiedziała Vera. Od czasu do czasu spotykasz kogoś i wydaje ci się, że to właśnie tę. Znowu. Jednak nic nie trwa wiecznie, oprócz pieniędzy. Chalmers odchrząknął. Czy potrafi pani strzelać, panu Forbes Grant? Vera roześmiała się. Hamish pomyślał, że wygląda jak ktoś, kto właśnie odszedł od konfesjonału. Najgorsze miał za sobą i teraz mogła się odprężyć. Nie, nie potrafię, odpowiedziała. Ale nie trzeba mieć chyba specjalnego doświadczenia, żeby strzelić komuś prosto w serce z bliskiej odległości. Potrafiłabym to zrobić. Chalmers cierpliwie zweryfikował resztę jej zeznań. Proszę teraz poprosić Frediego, powiedziała Vera, wstając i przykładając spódnicę. Nie powiem pan?
Chalmers pokręcił głową. Nie, chyba że okaże się to konieczne. Ma pan na myśli, jeśli któryś z nas okaże się mordercą? Proszę się nie martwić. Freddy nie skrzywdziłby nawet muchy. Wyszła, zostawiając za sobą ciężki zapach perfum. Po minucie do pokoju wszedł Freddy Forbes Grant. Dużo czasu zajęły próby uspokojenia go i wydobycia jakichkolwiek informacji. Kiedy wreszcie postanowił udzielić sensownych odpowiedzi, jego zeznania nie za dużo wniosły do tego, co już zostało powiedziane. Kapitan Bartlett obraził jego żonę tamtego wieczoru przed morderstwem i strasznie ją zdenerwował. Zresztą nie tylko ją. Nie, odpowiedział Freddy, nigdy nie wierzył w krwawe sporty i nie używał broni. Można powiedzieć, że wprosili się do państwa Halberton Smythe na wieść o przyjeździe Henry'ego Whiteringa. Oboje z żoną widzieli tę jego sztukę w Londynie i uznali, że to świetne przedstawienie. Osobiście napisał do szkockiego sekretarza stanu, aby poskarżyć się na nadużycia, jakie dopuścił się Blair, i znów się do niego zwróci, jeśli Chalmers nie będzie bardziej ostrożny i uprzejmy. Jak widać, Freddy Forbes Grant uważał wszystkich policjantów za gatunek podrzędny. Wie o romansie swojej żony, powiedział Hamish po jego wyjściu. Po czym poznałeś? Spytał Chalmers. Cały aż trzęsie się ze strachu, powiedział Hamish. Coś go przeraża. Czułem to aż tutaj. Pocił się ze strachu. Gniewni, gwałtowni i apodytyczni ludzie są zazwyczaj czymś przerażeni. Tak jak pułkownik Halberton Smythe. Nie, nie. Ten się taki po prostu urodził. McPherson, który wyszedł w poszukiwaniu następnej ofiary, wrócił, żeby powiedzieć, że nikt nie jest dostępny aż do popołudnia. Wszyscy wyszli lub kazali służbie przekazać wiadomość, że im nie przeszkadzać. U Sir Humphreya był doktor Brody, ponieważ starszy pan pilnie potrzebował czegoś na uspokojenie. Chalmers zwrócił się do Hamisha. W takim układzie możesz mi spokojnie powiedzieć, czego dowiedziałeś się o pozostałych. Hamish wyjął z kieszeni kurtki mały notes i go otworzył.